Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W ostatnim czasie docierało do nas wiele sygnałów o Waszym zainteresowaniu urządzeniami Apple, iPhone, iPad i iPod Touch. Prosiliście o nagranie jednej audycji, która w całości byłaby poświęcona samym tylko gestom wykorzystywanym w tych urządzeniach. Ponieważ Tyflo Podcast jest Waszym podcastem i audycje nagrywamy tylko o tym, co Was najbardziej interesuje, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tylko i wyłącznie samym gestom. Spróbuję Wam zademonstrować zdecydowaną większość gestów i zrobić to w taki sposób, żebyście mogli się przekonać, że korzystanie z urządzeń dotykowych Apple jest naprawdę proste, łatwe i przyjemne. Jeszcze tylko w kwestii wyjaśnienia, wszystkie wspomniane dzisiaj urządzenia, telefon iPhone, tablet iPad i odtwarzacz iPod Touch posiadają ten sam system operacyjny, a więc gesty, które Wam za chwilę zademonstruję, działają dokładnie tak samo na tych wszystkich trzech wymienionych urządzeniach. Jeszcze, żeby nam się nic nie myliło, ponieważ tablet iPad i odtwarzacz iPod Touch często się ludziom mylą, w audycji naszej odtwarzacz iPod Touch będziemy nazywać tak, jak to robią prawdziwi Amerykanie, po prostu iTouch. Tak więc iPhone, iPad i iTouch posiadają ten sam system i sterujemy nimi, wykorzystując dokładnie te same gesty. Zatem, skoro wiemy już, o czym będzie mowa, bierzemy do ręki odtwarzacz iTouch i przechodzimy do meritum sprawy. Zaczynamy oczywiście od palca jednego i gestów wykonywanych jednym palcem. To na razie, co robię, jest nieistotne, bo do tego wszystkiego dojdziemy. Zaczynamy od początku. Jeden palec. W momencie, gdy dotykamy palcem ekranu, iPod czyta nam dokładnie ten element, który znajduje się pod naszym palcem na ekranie. Możemy sobie w ten sposób przeglądać zawartość całego ekranu. Co, gdzie się znajduje. W momencie, gdy raz sobie klikniemy w jakiś element, na przykład w rozkład jazdy, w tym momencie ja tylko go podświetliłem. iPod sugeruje nam, żeby stuknąć dwukrotnie. Czemu nie? Stukamy dwukrotnie. To jest drugi gest. W momencie, gdy dany element mamy podświetlony, na przykład rozkład jazdy, obojętne gdzie na ekranie stukniemy dwukrotnie palcem, otwiera nam się dany element. Albo powiedzmy pole edycyjne, albo tak jak w tym momencie ikonka, my ją sobie zminimalizujemy w tym momencie. Otwiera nam się katalog na przykład. Otwieram katalog społeczności. Stuknąłem dwukrotnie i otworzył nam się katalog. Zamykam katalog społeczności. Jeszcze raz. W tym momencie katalog społeczności znajduje się w lewym górnym rogu. Jest on podświetlony, a ja sobie stukam dwukrotnie w środek ekranu. Otwieram katalog społeczności. Mimo to katalog społeczności zostaje otwarty. Oprócz pojedynczego, podwójnego tapnięcia, mamy także tapnięcie trzykrotne jednym palcem. One wywołuje tak zwany dwuklik. To jest dokładnie tak samo jak z myszką. Tutaj w momencie, gdy klikamy sobie dwa razy palcem w dany element, czyli robimy podwójne tapnięcie, to tak jakbyśmy na komputerowej myszce raz klikali lewym klawiszem. Trzykrotne tapnięcie powoduje taki sam efekt, jakbyśmy na komputerowej myszce dwukrotnie kliknęli lewym klawiszem. Oczywiście te wszystkie funkcje, które ja teraz Wam pokazuję, są to funkcje charakterystyczne dla programu VoiceOver. W momencie, gdy VoiceOver zostaje włączony w urządzeniu Apple, obojętne, czy jest to iPad, iTouch, czy jest to iPhone, po prostu gesty zostają zmienione. W momencie, gdyby VoiceOver był wyłączony, wystarczyłoby, abym raz dotknął jakiegoś elementu i w tym momencie na przykład katalog byłby otwarty. To specjalnie po to, aby nam było wygodniej
społeczności. Musimy sobie najpierw podświetlić dany katalog i teraz stuknąć dwukrotnie. Wszystko po to, aby nie otwierać co chwilę jakichś ikonek, jakichś katalogów przez przypadek. Społeczności, nowych rzeczy, jeden. Tyle jeśli chodzi o tapanie jednym palcem. Teraz gest takiego przesuwania palcem w lewo i w prawo. W tym momencie, gdy przesuwam palcem sobie w prawo, posłuchajcie, co się dzieje. Przesuwam palcem w prawo. Teraz przesuwam palcem w lewo. W poprzek ekranu. Gest przesuwania palcem w lewo lub w prawo powoduje, że przesuwamy się po jednym elemencie na ekranie. Słyszymy taki charakterystyczny odgłos, to jest przejście jak gdyby do nowej linii. I teraz będzie ten odgłos. I tak dalej. Na tej zasadzie poruszamy się po jednym elemencie. Przesuwanie palcem w górę i w dół ma generalnie dwie funkcje i zależy od sytuacji, w której będziemy używać przesuwania palcem w górę i w dół. Pierwsza i podstawowa funkcja to jest funkcja związana z pokrętłem, dlatego niestety przy jednym palcu muszę teraz Wam jak gdyby skoczyć kawałek dalej z opisywaniem gestów i powiedzieć, czym jest pokrętło. Pokrętło jest to, dokładnie rzecz ujmując, wirtualne pokrętło. Jest to gest, który polega na tym, że przykładamy sobie dwa palce do ekranu urządzenia i przekręcamy je tak, jakbyśmy obracali szybkość mowy wirtualną gałkę. Szybkość mowy. I w tym momencie mamy do wyboru różne opcje. W różnych miejscach mamy różne opcje dostępne. I między tymi opcjami właśnie, w momencie, gdy na przykład wybierzemy sobie szybkość mowy, wyrazy czy znaki, w tym momencie przesuwając palcem góra-dół, mogę sobie czytać daną pozycję, na której jestem ustawiony. Strona 1 z 2. Katalog. Powiedzmy rozkład jazdy. Ikonka rozkład jazdy. W tym momencie, jak będę palcem przesuwał w dół, to będę czytał po literce w przód. Duże R, O, Z, K, L, A, D. Duże J, A, Z, D, Y. Jeśli pójdę w górę palcem, będę przesuwał. Y, D, Z, A, duże J, to czytam po literce wstecz. I analogicznie mogę sobie przejść na inną ikonkę. Tutaj mam na przykład angielską nazwę ikonki i nie wiem dokładnie, nie rozumiem, co VoiceOver do mnie gada, więc spokojnie mogę sobie przeliterować tą nazwę. Duże C, O, L, O, R, E, D, duże E, Y, E. I na tej zasadzie możemy sobie przeglądać. Oczywiście mogę sobie przeglądać to. Wybierzemy sobie zaraz pokrętła jakąś inną opcję, na przykład otworzymy sobie jakąś gazetę, żeby Wam zobrazować, o co chodzi. W tym momencie pod pokrętłem mamy znacznie więcej opcji. Łącza, narzędzia, formularze, tabele, listy, pola tekstowe, szybkość mowy, znaki, wyrazy, wiersze, nagłówki. Nagłówki. Powiedzmy, będziemy sobie chodzić po nagłówkach. Teraz przesuwając palcem w górę i w dół, najpierw z góry na dół, po ekranie. Coś z życia, robocze diamenty z Sassy Gabor, nagłówek, coś z życia, królowie gadki. Mogę sobie fusy, plusy i minusy przeglądać po prostu teraz w górę palcem, pocieram po ekranie. Kultura, odlotowi nie chcą przylecieć. I po prostu skaczę sobie po nagłówkach. Afisz premiery wydarzenia, zapowiedzi. No więc powiedzmy, nie chcemy po nagłówkach, a chcemy po, powiedzmy, przejrzeć sobie po linijce dany tekst. Wybieram wiersze i palcem pocieram z góry na dół. Nagłówek poziomu 1. Osobowości starzejącej się 40-paroletniej sekretarki, która nie potrafi ułożyć sobie życia, wybitna rola Leslie Manville, kobieta. Mieszka sama w ciasnym wynajętym mieszkaniu, wdaje się beznadziejne romanse z żonatymi, dużo starszymi mężczyznami.
Otrzymuje żałośnie niską pensję, ale wciąż uważa, że i na tej zasadzie linia po linii mogę się poruszać. Oczywiście możemy sobie przestawić na wyrazy na przykład i poruszać się po wyrazie. Autor sekretów i kłamstw dokonuje w kolejnym roku wiwisekcji osobowości. I tak dalej, i tak dalej. Także to jest jedna funkcja poruszania palcem w górę i w dół. Druga funkcja to jest przestawianie suwaków. W tym momencie ja sobie przestawiłem na pokrętle, żeby nam było najwygodniej. Na pulpicie wybrałem szybkość mowy, ale to dotyczy wszystkich suwaków, które dostępne są w systemie na urządzeniach Apple. Wszystkie suwaki właśnie przestawiamy w ten sposób. W momencie, gdy ustawimy się na takim suwaku, pocieranie palcem z góry na dół lub z dołu do góry przestawia nam czy to głośność, czy to tempo i tak dalej. 35%, 20%, 15%, 10%, 0%. Tempo mowy. Czytniki RSS i lotto.pl. No ale chcemy przyspieszyć. 20, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 8, powiedzmy, 9, że do tych 100. Czytnik RSS, katalog, multimedia, katalog, TVIDBL, fotod, katalog, stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Okej, okay. Zwolnimy sobie do standardowego w tym przypadku 40%. Tyle jeśli chodzi o jeden palec. Teraz zajmiemy się gestami przyporządkowanymi do dwóch palców. Tych gestów jest odrobinkę mniej, więc co możemy robić? Może najlepiej będzie Wam zaprezentować to ponownie na jakimś dokumencie. Otworzymy sobie gazetę. I tak, przede wszystkim dwoma palcami możemy rozpocząć czytanie całego okna, całego dokumentu. Nieważne, czy to będzie pulpit, czy to będzie jakiś, tak, w tym momencie mamy otwarte czasopismo. Dwa palce przeciągam nimi z dołu ekranu w górę. Wi-Fi FTP, przycisk wróć. Polityka numer 8. W tym momencie rozpoczyna urządzenie Apple odczyt całego okna i całego dokumentu. W momencie, gdy on sobie czyta, gdy włączone jest ciągłe czytanie, dwoma palcami, wykonując jedno tapnięcie, zatrzymujemy ciągły odczyt. Analogicznie, kolejny raz, pojedyncze tapnięcie dwoma palcami włącza z powrotem ciągłe czytanie od miejsca, w którym przerwaliśmy. Wycofani z obrotu. Łączę na stronie. Flash. Ludzie i wydarzenia. I ponownie zatrzymujemy. Flash. I włączamy. Ludzie i wydarzenia. Świat. Łączę na stronie. Temat tygodnia. Oczywiście, jak już wiemy, że jednym palcem możemy się poruszać po na przykład nagłówkach, wybieramy sobie jakiś tam konkretny artykuł. I co w momencie, jeśli chcemy rozpocząć czytanie od tego miejsca? Wystarczy w tym celu przeciągnąć dwoma palcami w dół ekranu. Rynek, zapracenie płaca, nagłówek poziom krótki gest, przejeżdżam po ekranie mniej więcej centymetr i artykuł jest czytany od miejsca, w którym byliśmy akurat ustawieni. Analogicznie idę sobie do kolejnego artykułu. Rynek, nieboszczyk na zasiłku. Nagłówek i rozpoczynam czytanie, dwoma palcami przeciągam w dół po ekranie. Rynek, nieboszczyk na zasiłku, nagłówek poziomu 1, Wojciech Markiewicz, od 1 marca ZUS okay, będzie zatrzymujemy, dwoma palcami raz tapię w ekran i zatrzymujemy czytanie. Kolejny gest, jaki przyporządkowany jest do dwóch palców, jest to gest, który umożliwia nam zwijanie czegokolwiek, czy to otwartych dokumentów. Tak, w tym przypadku pocieram dwoma palcami po ekranie i dana gazetka została zamknięta, ale lepiej to zobaczycie na przykładzie katalogu. Otwieram sobie katalog jakiś na pulpicie i teraz, aby go zamknąć, wystarczy, że potrę dwoma palcami po ekranie. Zamykam katalog społeczności, nowych rzeczy, TVQID.pl, foto wideo. Jeszcze raz, katalog, powiedzmy, foto wideo. I aby go zamknąć, wystarczy, że dwoma palcami potrę po ekranie. Zamykam katalog foto wideo. I na tej samej zasadzie możemy zwijać maile,
pojedyncze maile, wątki wychodzić z katalogów w programie pocztowym. W przypadku przeglądarki internetowej Safari, wykonując ten gest, wracamy na wcześniej odwiedzaną stronę, czyli gest ten odpowiada klasycznemu przyciskowi wróć w naszej przeglądarce. Ostatnim gestem przypisanym do dwóch palców jest gest podwójnego tapnięcia, który już demonstrowaliśmy w podcastach o multimediach, mianowicie podwójne tapnięcie uruchamia odtwarzanie muzyki domyślnie. Już demonstruję, klikam dwukrotnie, dwoma palcami. I muzyczka jest odtwarzana. Analogicznie dwoma palcami tapię dwukrotnie i muzyka jest zatrzymywana. Jeszcze raz. Oczywiście zatrzymuje się i zaczyna odtwarzanie w miejscu, w którym skończyło. Oczywiście ten gest wykorzystywany jest także na przykład w aplikacji Dyktafon. Tak samo tapnięcie dwoma palcami dwukrotne powoduje rozpoczęcie nagrywania i tak samo zatrzymuje nagrywanie. Tak samo jest w aplikacji Stopper, gdzie tak jak tutaj rozpoczynamy odtwarzanie, tam rozpoczynamy i zatrzymujemy mierzenie czasu. Skoro dwa palce mamy omówione, przechodzimy do palców trzech. Najprostszy gest, czyli tapnięcie trzema palcami. Strona 1 z 2. Dostajemy informację, na której stronie lub na którym ekranie się Safari znajdujemy. Otworzymy sobie może dla lepszego zobrazowania, Safari, jak to działa, przeglądarkę internetową. I mamy otwartą stronę Google. Klikam w nią trzema palcami. Raz. Strona 5 z 5. I słyszymy strona 5 z 5. Co to oznacza? Oznacza to, że na ekranie nie mieści nam się cała przeglądarka, tylko 1/5 całej strony. Jeszcze raz klikam. W tym momencie przesunam się na sam początek. Strona 1 z 5. Czyli jestem na początku samej strony Google, która wyświetla nam się w 1/5 na ekranie. Co zrobić, jeśli chcemy zajrzeć, co jest na pozostałych ekranach, które nam się nie wyświetlają. W tym celu wykorzystujemy potarcie trzema palcami w górę lub w dół. Już sprawdzamy. Pocieramy palcami w górę. Strona 2 z 5. Mamy ekran drugi. Strona 3 z 5. Trzeci. Strona 4 z 5. I na tej zasadzie strona 4 z 5. Możemy się za każdym razem przekonać, klikając 3 razy palcami. Strona 4 z 5. Na którym ekranie się znajdujemy. Strona 4 z 5. Gdy przesuniemy trzema palcami z góry na dół. Strona 3 z 5. To przesuwamy się. Strona 2 z 5. W górę. Strona 1 z 5. Ok, tyle jeśli chodzi o przesuwanie w górę i w dół. Tak samo działają trzy palce w momencie na przykład, gdy początek jesteśmy w katalogu z pocztą i chcemy szybko przejrzeć wątki, skoczyć, nie wiem, na sam dół listy wiadomości. Tak samo wykorzystujemy do tego trzy palce, pocierając nimi w górę lub w dół, w zależności, w którą stronę chcemy się przesunąć. Nieco inna sytuacja jest w momencie, gdy znajdujemy się na ekranie, nazwijmy to na pulpicie samego urządzenia. Naciskam trzy palce. Strona 1 z 2. Trzema palcami na pulpicie i słyszymy, na której jestem stronie. Strona na którym jestem ekranie. Na ekranie urządzeń iPhone i iTouch mieści się 16 ikon. Jeśli mamy jakąś kolejną ikonę z kolejną aplikacją czy kolejnym katalogiem, ona lokalizuje się na kolejnym ekranie. Między ekranami przełączamy się pocierając trzema palcami w lewo lub w prawo. Strona 2 z 2. Strona 1 z 2. Strona 2 z 2. Strona 1 z 2. Na tej strona samej zasadzie, jak tam pocieraliśmy w przeglądarce, czy w każdym innym programie, edytorze i tak dalej, trzema palcami w górę i w dół, tutaj trzema palcami przesuwamy w lewo strona 1 z 2. I w prawo.
Strona 2 z 2. Jest tutaj bardzo ciekawa funkcja. Te same trzy palce i przesuwanie w lewo i w prawo wykorzystujemy w zasobniku systemowym, o którym za chwilę. Teraz tylko Wam zademonstruję, że po wejściu do zasobnika, do ekranu przełączania programów, tutaj tak samo przełączamy się trzema palcami. Strona 3 z 3. Safari. W lewo i w prawo. Strona 2 z 3. Strona 1 z 3. I tu na przykład mamy do zamknij pasek dyspozycji głośność 100%. Regulacja. Głośność, mamy zamknij suwak, wartość. Regulacja głośności i też palcem, to o czym wcześniej mówiłem, teraz góra-dół, ponieważ jestem na suwaku, 90, jednym palcem 86, z góry na dół i teraz z dołu do góry. 100%. Podgłaśniamy. Nic nie przestawiałem, żadnego pokrętła, po prostu w momencie, gdy wszedłem na suwak, to uaktywniła się opcja zmiany wartości suwaka poprzez pocieranie palcem z góry na dół. Wracamy sobie na pulpit. Przypominam, trzy palce. Raz, stukamy w ekran. Strona 2 z 2. Dowiadujemy się, gdzie się znajdujemy. Strona 1 z 2. Teraz, ile elementów. Strona 1 z 2. Przesuniemy się na ikonkę jakąś i teraz będzie komunikat. Pogoda. Strona 1 z 2. Strona 1 z 2. 1 z 2. Strona 1 z 2. Trzy palce w bok. Strona 2 z 2. Safari. I tutaj przesuwamy się na kolejny ekran. Jeśli przesuniemy się maksymalnie w prawo, to wejdziemy sobie na ekran wyszukiwania w iPodzie. Jest to funkcja, która umożliwia nam przeszukanie samego iPoda albo od razu wejście do na przykład wyszukiwania w Wikipedii. To oczywiście już polecam użytkownikom, którzy będą się chcieli więcej pobawić. Skoro wiemy już, co powoduje przesuwanie palcami w dowolnym kierunku trzema, tapnięcie jednokrotne, w tym momencie trzeba się dowiedzieć, co powoduje dwukrotne tapnięcie. Dwukrotne tapnięcie trzema palcami wyłącza nam mowę voice-over. Strona 1 z 2. Mowa wyłączona. Mowa włączona. Mowa wyłączona. Mowa włączona. Nie wyłącza się program VoiceOver, wyłącza się tylko i wyłącznie mowa. To jest istotna różnica, ponieważ program VoiceOver wyłączamy w inny sposób. W momencie, gdy wyłączamy mowę, klikając trzema palcami dwukrotnie, strona 1 z 2. Gesty VoiceOver pozostają aktywne, czyli tak samo klikanie dwukrotne, a nie jednokrotne, jak ma to miejsce w momencie, gdy wyłączymy voice-over. Oczywiście teraz trzy tapnięcia włączają i wyłączają kurtynę. Strona 1 z 2. Kurtyna wyłączona. Kurtyna wyłączona. W tym momencie ekran mojego urządzenia się rozświetlił. Widać wszystkie znajdujące się na nim ikonki, więc w chwili, gdy kliknę trzy razy palcami w ekran, tapnę. Kurtyna wyłączona. Kurtyna włączona. Kurtyna włączona. W tym momencie ekran zgasł. Wygląda tak, jakby urządzenie było wyłączone. Dzięki temu nasze urządzenie oszczędza energię. Bateria wytrzymuje na dłużej, co jest istotne, na przykład jeśli korzystamy z Wi-Fi i wtedy znacznie szybciej bateria się wyczerpuje. W momencie, gdy ekran jest wyłączony, my oczywiście normalnie możemy korzystać ze wszystkich opcji voice-over. Nikt z boku nie widzi, czym się zajmujemy. Jeśli mamy słuchawki, to nawet nie słyszy, czym się zajmujemy. Po prostu wygląda to tak, jakbyśmy sobie smerali palcem po wyłączonym urządzeniu. Przypominam, trzy tapnięcia. Mowa wyłączona. No niestety tu trzeba dojść do pewnej wprawy. Kurtyna wyłączona. Kurtyna wyłączona. Kurtyna włączona. Kurtyna włączona. Im więcej palców, tym jest potem problem z tym, żeby one w tym samym czasie równo dotykały ekranu po to, aby wywołać konkretne funkcje voice-over. Skoro wiemy już, do czego wykorzystujemy trzy palce, nie ma innych funkcji, przynajmniej mnie o nich nic nie wiadomo, do których można by wykorzystać w urządzeniach Apple trzy palce, pozostały nam palce cztery.
cztery palce wykorzystywane są tylko w dwóch gestach, czyli potarcie czterema palcami w górę ekranu i potarcie czterema palcami w dół ekranu. Opcja jest, że tak powiem, analogiczna. Potarcie czterema palcami w górę strona 1 z 2. Powoduje, że podświetlenie przesuwa się na pierwszą pozycję na ekranie. Społeczności, nowych rzeczy. W moim przypadku katalog. Społeczności. Stuknij i teraz w dół. Notatki. Notatki. Jest to ostatnia pozycja w doku, czyli wśród tych czterech ikonek znajdujących się najniżej. Ponownie czterema palcami w górę. Społeczności. Nowych społeczności rzeczy. I w dół. Notatki. Notatki. Jest to bardzo wygodne, szczególnie na przykład, gdy mamy listę wiadomości, czy jakąkolwiek listę w programie, czy gdziekolwiek indziej. Właśnie wskakiwać sobie na początek dokumentu, czy początek listy i analogicznie oczywiście na koniec listy. Pozostały nam zatem do omówienia tylko i wyłącznie funkcje klawisza Home. Klawisz Home przede wszystkim służy jak gdyby do uaktywniania naszego urządzenia. Ja w tym momencie zablokowałem ekran. Ekran możemy uaktywnić w urządzeniu albo klawiszem Power, albo właśnie klawiszem Home, czyli tym okrągłym u dołu ekranu. Ja go sobie naciskam. 13.32. W tym momencie jak gdyby wyłącza się pierwsza jak gdyby blokada dezaktywująca wrażliwość czy czułość ekranu na dotyk i zawsze urządzenie oznajmia nam godzinę. Czyli w momencie, gdy naciskam Home, ekran się nie odblokowuje, tylko urządzenie informuje nas o godzinie. 13.32. I teraz dopiero jak przejeżdżam palcem po ekranie, odblokuj. To słyszę odblokuj dwukrotnie. I tapię dwukrotnie, odblokowując ekran. Cóż więcej robi klawisz Home? Przede wszystkim jedno naciśnięcie klawisza Home w momencie, gdy znajdujemy się na którymś z ekranów pulpitu, powoduje przejście do funkcji wyszukiwania. Wyszukiwania, o którym wspominałem przed chwileczką. Szukaj ten iPod. Pole wyszukiwania. Edycja. I w tym momencie możemy sobie wyszukiwać. Tylko działa to w momencie, gdy wchodzimy, próbujemy włączyć wyszukiwanie z poziomu pulpitu. Druga funkcja, która tak samo działa poprzez jednokrotne naciśnięcie tego klawisza, powoduje minimalizację aplikacji. W tej chwili mamy włączone opcje wyszukiwania. Ja naciskam klawisz Home raz. I wyszukiwanie jest akurat zamykane, ale każda inna aplikacja czy katalog, powiedzmy, uruchomimy sobie aplikację, może notatki, uruchamiamy notatki, w tym momencie one są otwarte, podwójne potarcie palcami nie powoduje, że nam się zamkną notatki. Zwinie nam się tylko ostatnio edytowana notatka, jeśli była otwarta. Teraz, jeśli chcemy zamknąć tą aplikację, nie możemy tego dokonać, jak gdyby zamykając aplikację na stałe. Możemy aplikację tylko zminimalizować. Zminimalizować ją do zasobnika systemowego i to robimy naciskając klawisz Home. Naciśnięcie tego klawisza powoduje, że wracamy na pulpit. Tyle, jeśli chodzi o jednokrotne naciśnięcie klawisza Home, co powoduje dwukrotne wciśnięcie. Dzięki tej operacji, dwukrotnemu naciśnięciu klawisza Home, wchodzimy właśnie do wspomnianego już zasobnika systemowego. Naciskam dwukrotnie. Nazywa się ta opcja ekranem przełączania programów, bo teraz przesuwając się po jednym elemencie, czyli jednym palcem w lewo lub w prawo, mogę przechodzić po elementach, które były wcześniej uruchamiane i ciągle są gdzieś aktywne w tle. Na przykład notatki. Ten element nie został zamknięty, on po prostu został zminimalizowany. W tym miejscu, jeśli stuknę sobie dwukrotnie,
to po prostu otwieram dany element z zasobnika. Minimalizuję go. Ponownie wchodzę do zasobnika. I teraz poruszając się po jednym elemencie, ponownie mogę wybierać aplikację, którą chciałbym uruchomić. Przypominam, w tym miejscu, w zasobniku, przesuwamy się po ekranach 3 palce w lewo, w prawo. Dzięki temu mamy dostęp do kilku opcji. Na przykład zmiana orientacji. Możemy sobie zmienić tutaj orientację, czyli w momencie, gdybym obrócił odtwarzacz iTouch do poziomu, wszystkie klawisze by mi się przestawiły do poziomu i wtedy musiałbym korzystać z niego w inny sposób. Ja mam tą opcję wyłączoną, ponieważ mnie osobiście ona akurat irytowała, ale tak samo w tym miejscu przechodząc odpowiednio w bok, możemy tutaj, już pokazywałem wcześniej, regulować głośność. Dodatkowym skrótem, istotnym gestem jest gest, który umożliwia nam zamykanie aplikacji otwartych. Przykładowo mamy tu program FTP. Urządzenie informuje nas tylko, co zrobić, aby otworzyć daną aplikację, a my chcemy ją zamknąć definitywnie. Aby to zrobić, musimy dwukrotnie tapnąć jednym palcem, przy czym drugi raz przytrzymujemy palec, aż usłyszymy komunikat edycja. Edycja programów. Zamknij pasek przełączania. Edycja programów. I teraz możemy kliknąć. No i przełączyło nam się jeszcze raz. Dwukrotnie, aby otworzyć. Safari. Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć. Czyli musimy zamknąć w takim razie jeszcze raz pasek. Otworzyć go jeszcze raz. Ekran przełączania programu. Safari. Ustawić się na danym elemencie. Edycja programów. Zamknij pasek przełączania programu. Notatki. I teraz można mi się uda zamknąć. Safari. Dokładnie. Po kolei teraz tapię dwukrotnie palcem na każdym elemencie. FTP. I zamknij pasek przełącz FTP. Rozkład jazdy. Aplikacje znikają z paska. Ekran przełączania programów jest pusty. W tym momencie ekran przełączania programów, jest pusty. Stuknij możemy tu go zamknąć sobie. Zamknij pasek notatki. Stuknij dwukrotnie. Normalnie nie jest szczególnie ważne, żebyśmy każdą aplikację zamykali, ale na przykład w momencie, gdy mamy takie aplikacje, na przykład jak Skype czy FaceTime, lepiej jest aplikacje te zamykać po to, aby nie były one cały czas aktywne, aby nie łączyły się cały czas z internetem. Tyle jeśli chodzi o dwukrotne naciśnięcie klawisza Home, co powoduje trzykrotne naciśnięcie. Ta funkcja generalnie jest do ustawienia, ale większość ludzi korzystających z programu VoiceOver ustawia sobie tę samą funkcję, czyli opcja VoiceOver wyłączona. Wyłącza się program VoiceOver. Ponownie włączam trzykrotnie, naciskam klawisz Home. Opcja VoiceOver włączona. Wyłączenie VoiceOver powoduje, iż wszystkie gesty w urządzeniu wracają do podstawowej formy, czyli dotknięcie jednym palcem aktywuje ikony, katalogi itd., itd. Po prostu gesty VoiceOver są wyłączane. Na przykład jeśli ktoś z domowników chciałby sobie zagrać w jakąś grę, czy tak jak demonstrowałem w audycji iPod Touch 4G i gry, w przypadku kilku gier najwygodniej jest wyłączyć sobie VoiceOver właśnie tym skrótem, trzy razy naciskając klawisz Home, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać gesty, które przewidział programista, autor danej gry. Generalnie opcje włączania, wyłączania VoiceOvera trzykrotnym naciśnięciem ustawia się w ustawieniach. W ustawieniach ogólnych. Powiadomienia, Wi-Fi, dźwięki, jasność, tapeta, ogólne, przycisk.
ogólne, ustawienia, przycisk, ogólne, to urząd, sieć, bluetooth, usługi, wyszukiwanie, autoblokada, kod blokady, ograniczenia, data i czas, klawiatura, narodowa, dostępność, przycisk. Opcje dostępności. Dostępność, ogólne, przycisk, wróć, dostępność, nagłówek, voiceover, WL, przycisk. Voiceover włączony. Zoom. Tutaj też możemy włączyć sobie zoom, czyli powiększenie. W tym momencie voiceover byłby wyłączony, a mielibyśmy włączone powiększenie, które korzysta z tych samych gestów, co voiceover. Duża czcionka, białe na czarnym. Dźwięk mono. Trzy wciśnięcia, początek, voice over. Teraz jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać. Jeśli przerażają Was wszystkie te gesty, które dzisiaj Wam pokazywałem, w momencie, gdy wejdziemy sobie w opcję samego voice overa, mamy tutaj samouczek. Samouczek, gdzie mamy pewien zasób informacji i też mamy tutaj ćwiczenie voice-over, które pozwala nam poćwiczyć gesty, o których dzisiaj mówiłem. Mamy tu oczywiście przycisk gotowe. Na tym obszarze możesz ćwiczyć gesty voice-over, wydawanie poleceń i wpisywanie. Wybierz przycisk gotowe w prawym górnym rogu i stuknij dwa razy, aby wyjść. Przesunięcie w prawo. I teraz do następnej rzeczy. Voice over komentuje gesty, które ja wykonuję na ekranie. Przesunięcie w prawo. Przesuń do następnej rzeczy. Przesuwam teraz palcem w lewo. Przesunięcie w lewo. Przesuń do poprzedniej rzeczy. Teraz palcem przejadę z góry na dół. Przesunięcie w dół. Przesuń do następnej rzeczy za pomocą ustawień pokrętła. Teraz palcem w górę. Przesunięcie w górę. Przesuń do poprzedniej rzeczy za pomocą ustawień pokrętła. Dwoma palcami w dół. Przesunięcie w dół. Dwa palce. Przeczytaj stronę od zaznaczonej rzeczy. Dwoma palcami w górę. Przesunięcie w górę. Dwa palce. Przeczytaj stronę od góry. Teraz potrę dwoma palcami. Potarcie dwoma palcami. Aktywuję przycisk wstecz, jeśli jest obecny. Jednym palcem dotykam. Dotknięcie. Zaznacz rzecz wskazaną palcem. Dwoma. Podwójne stuknięcie. Aktywuję zaznaczoną rzecz. Dwa stuknięcia jednym palcem były, oczywiście. Teraz trzy razy. Podwójne stuknięcie. Stuknij dwukrotnie w zaznaczoną rzecz. Teraz pojedyncze tapnięcie dwoma palcami. Jedno stuknięcie, dwa palce. Wstrzymaj lub kontynuuj mówienie. Podwójne tapnięcie dwoma. Podwójne stuknięcie, dwa palce. Uruchom lub zatrzymaj bieżącą czynność. Przykłady, rozpocznij lub zakończ odtwarzanie muzyki lub wideo. Uruchom lub zatrzymaj stoper. Rozpocznij lub zakończ nagrywanie notatki głosowej. Trzema palcami pojedyncze tapnięcie. Jedno stuknięcie, trzy palce. Powiedz numer strony lub wyświetlonych wierszy. Przesunięcie w prawo, trzy palce. Przewin w lewo o jedną stronę. Przesunięcie w lewo, trzy palce. Przewin w prawo o jedną stronę. Przesunięcie w górę, trzy palce. Przewin w dół o jedną stronę. Przesunięcie w dół, trzy palce. Przewin w górę o jedną stronę. Podwójne stuknięcie, trzy palce. Włącz lub wyłącz mowę. Potrójne stuknięcie, trzy palce. Włącz lub wyłącz kurtynę. Przesunięcie czterema palcami w dół. Przejdź do ostatniego elementu. Przesunięcie czterema palcami w górę. Przejdź do pierwszego elementu. Jak widzicie, jest to dosyć prosta gotowe. Sprawa. Ćwiczenie gotowe. Przycisk. Więc jak mi nie wierzycie na słowo, mogliście przekonać się, że voiceover twierdzi dokładnie to samo, co ja Wam mówiłem. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam sens działania gestów w urządzeniach Apple. Oczywiście naturalne jest, że po wzięciu pierwszy raz urządzenia do ręki nie będziecie w stanie od razu wykonać precyzyjnie wszystkich gestów. Wydaje mi się, że jednak z każdą minutą będziecie zauważać rosnącą łatwość posługiwania się ekranem dotykowym. System gestów naprawdę został przemyślany bardzo gruntownie i to widać przy korzystaniu z tych urządzeń.
Wydaje mi się, że po kilku dniach zabawy tym urządzeniem prezentowane dzisiaj gesty będziecie wykonywać zupełnie odruchowo, bez jakiejkolwiek chwili zastanowienia. Dzięki temu obsługa tych urządzeń po kilku dniach staje się bardzo płynna i nie ma praktycznie żadnej różnicy, czy korzystamy z tych urządzeń jako osoba widząca, czy też nie. Na dziś wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcast, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.